W więzieniu prawie każdy dzień jest taki sam. Prawie. Bo każdego dnia może zdarzyć się coś, co wybija strażników z raz ustalonego rytmu. Na oddziale dla szczególnie niebezpiecznych więźniów zazwyczaj nic się nie dzieje. Dzisiejszy dzień będzie inny niż zwykle. W tej chwili będzie się posiedzenie komisji penitencjarnej, która ewentualnie dokona na mój wniosek weryfikacji osadzonego. Znajduje się u nas od lipca tego roku ze względu na usiłowanie napaści na funkcjonariusza w jednym z aresztów śledczych. Na tak zwany oddział N trafiają nie tylko ci, którzy napadli na funkcjonariusza. Przybywają w tym osadzeni, którzy są wyjątkowo niebezpieczni. Którzy brali udział w zorganizowanych grupach przestępczych, którzy próbowali dokonać ucieczki spod konwoju bądź z zakładu karnego. Każda cela jest monitorowana. Obraz jest nagrywany i przez cały czas osadzeni tam przebywający w celach są obserwowani przez operatora monitoringu. Wszystko, co osadzony robi, jest śledzone. Łącznie z łazienką, z toaletą. Oczywiście w tym przypadku są wykadrowane strefy intymne. Operatorzy obserwujący monitory zmieniają się co 2 godziny. Wszystko po to, aby patrzeć na nie świeżym okiem. Większość cel jest jednoosobowa. Wszystkie sprzęty są na stałe przytwierdzone. Okien nie da się otworzyć. Na zewnątrz nie da się wyjrzeć. Spotkanie z innymi więźniami jest niemożliwe. 2 strażników pilnuje, aby na tym oddziale więźniowie w żaden sposób się nie kontaktowali. Więźniowie z tak zwanego oddziału N co 3 miesiące stają przed komisją penitencjarną. Analizuje się ich zachowanie. Jeśli nie budzi zastrzeżeń, więźnia można przenieść na zwykły oddział. Proponuję odwołać zakwalifikowanie osadzonego z kategorii osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu. Osadzony funkcjonuje poprawnie, nie stwarza problemów natury wychowawczej. Komisja uznaje, że więźnia można przenieść na zwykły oddział. Taka decyzja oznacza, że skazany może zacząć się pakować. Więzienie jest dla ludzi, tak? W tym razie na akurat ciężko się siedzi tu na tym jaka. Bo w niektórych jednostkach no, nie było tak. Tutaj akurat jakoś szczególnie jest. Tak. Tego okna nie ma uchylonego. Tak. To jest przede wszystkim, no, to jest tragedia. Nie widać, co się dzieje. Tak? Ani powietrza, ani nic. Tak? Ścisła izolacja jest totalna. Wszędzie sam, wszędzie spacery sam, z nim się nie porozmawia. No mam takie różne zarzuty, że tak powiem, tak? No i grupa przestępcza i takie pomieszane, że tak powiem. Czekam. Zobaczymy, nie? No. Za chwilę po osadzonego przyjdzie strażnik, który przeprowadzi go na zwykły oddział. Skazany trafia do magazynu, gdzie będzie musiał zdać ubrania noszone na oddziale dla niebezpiecznych więźniów. Dostanie za to zwykły oddziałowy strój. Ale najpierw niespodzianka. Do więźnia przyszła paczka. W paczce głównie kryminały. Zdajemy te czerwone, bierzemy jakieś tam ciuchy, bo tak, jutro mam sprawę. Jadę na sprawę, tak? Tak, też. Przymierzymy. Siema. Dowódcy, biorę wolę R-kę. Około 20 minut później więzień może się rozgościć w swojej nowej celi. Na oddziale N jest jednego osadzonego mniej, ale te cele rzadko stoją puste.